więc skończyły się wakacje, trzeba zacząć nowy sezon pracy młodzieżowej. Nie wiem, czy jest Patrycja, jest tam z tyłu. Za chwilę cię poproszę. Więc zaczynamy nowy sezon pracy młodzieżowej i spotkania. Tamten rok szkolny i tamten sezon był trochę taki dziwny ze względu na właśnie pandemię i lockdown, to, że musieliśmy siedzieć w domu, więc bardzo dużo spotkań mieliśmy na Skype'ie, na Zoomie, ale wracamy teraz do normalnego trybu i spotkania będą się odbywać w piątek na godzinę 18. Już mnie niektórzy pytali, kiedy startujemy, więc ogólnie dla młodzieży 12-13 lat wzwyż i w tym roku będą nadejdą trochę zmiany. Co prawda one już miały miejsca w tamtym roku, ale w tym roku tak bardziej oficjalnie i bardziej to zorganizujemy. Więc w tym roku, po wielu latach, ja już nie będę liderem grupy młodzieżowej. Będzie nim Dawid Witucki. Dzisiaj niestety nie może być z powodów od niego niezależnych, ale on będzie liderem młodzieżowym w tym roku. Patrycja będzie mu pomagać, będzie pomocnikiem lidera. I w tamtym roku oni już praktycznie prowadzili tą pracę. Ja tylko doglądałem i sprawdzałem, czy krzesła są dobrze ustawione. Więc sprawdzili się i chcemy im zaufać, chcemy, żeby oni poprowadzili tą pracę w tym roku. Wiecie, praca młodzieżowa to jest, co pokolenie to jest zupełnie inne pokolenie. Ja widzę, że ja już zaczynam odstawać czasem od tej młodzieży, która jest. Ja cały czas się czuję młody. Wiem, że wy też wszyscy się czujecie młodzi, ale gdy się spotkamy z taką młodą młodzieżą, która ma po 12-13 lat, to dopiero widzimy, że my nie rozumiemy, co oni w ogóle mówią, o czym mówią, jakie aplikacje oni używają na telefonie. Więc ważne jest, żeby ten kontakt i ta różnica kulturowa była mniejsza, bo wtedy łatwiej się pracuje. Ja poproszę Patrycję, żeby powiedziała dwa słowa na ten temat, podzieliła się i potem również się pomodlimy o nią i o Dawida. Pan Bóg nie zna granic, więc... Dzień dobry, Kościele. To ogromna radość, przywilej, ale też stres stać tutaj przed wami. Ogromny smutek, że dzisiaj niestety jestem tutaj sama bez Dawida, jest nam przykro, ale kiedy ponad rok temu nasza młodzież, która teraz jest u góry na balkonie, wyjeżdżała na studia, opuszczała to miasto, ja miałam zostać z Mateuszem i z Ulą. Mówię, co to będzie? Mówię, Boże, poślij tutaj osobę taką z sercem dla Ciebie, taką zaangażowaną w służbę, z pragnieniem, żeby Tobie służyć. I Bóg dał nam Dawida. Więc jestem absolutnie pewna co do tego, jak będzie, bo nasza przyszłość jest pewna w naszym Bogu. I tak jak mam pewność od początku do Dawida, tak nie miałam tej pewności do siebie. I kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, usłyszałam, żeby wrócić do lokalnego kościoła i tam służyć. I myślę sobie, czym jest lokalny kościół? Przecież ja nie mam kościoła i ja nigdy w życiu nie będę mogła służyć Bogu. Ja z tą moją okrutną historią, z tym wszystkim, co przeżyłam, ale miałam pragnienie w sercu, żeby odciąć się od tego, co było i modlić się o przyjaciół. Mówię, Boże, proszę Cię, daj mi chociaż jednego przyjaciela o Twoim charakterze. Wiem, że Ty jesteś moim wsparciem, że będziesz mi pomagał, prowadził mnie, ale ja potrzebuję kogoś tak ramię w ramię, żeby iść razem. I przez kilka miesięcy, jak byłam tutaj w kościele, nie poznałam nikogo nowego. I po kilku miesiącach pewne małżeństwo powiedziało mi o spotkaniach młodzieżowych. Poszłam tam z koleżanką i trafiłyśmy na jakąś grupę modlitewną do pastorstwa. Byłam w szoku, to było mocne przeżycie. Okazało się, że spotkanie młodzieżowe było za ścianą, pastorowa nas zaprowadziła. Ale niefart chciał, że to spotkanie akurat się kończyło, więc Mateusz wziął od nas kontakt, ode mnie, od tej mojej koleżanki i mówię, no nie, więcej tam nie pójdę. Tak się wstydziłam, mówię, jeszcze nic z tego nie wyszło. I po kilku miesiącach mieli przychodzić do nas Kanadyjczycy i była potrzebna pomoc. Mówię, no mogę pomóc, ale tak niechętnie trochę nie chciałam, trochę się stresowałam, nie znałam w ogóle tej młodzieży. I to była fantastyczna decyzja i doskonały czas, bo oprócz tego, że zaprzyjaźniliśmy się z Kanadyjczykami, to ta więź między nami powstała bardzo, bardzo mocna, silna. I mimo, że Kanadyjczycy wyjechali, to przyjaźń między nami dalej trwała. Mieliśmy ogromne pragnienie, żeby się spotykać nie tylko w piątki na spotkaniach, ale też w tygodniu na spotkaniach modlitewnych. I każdy, kto to przeżył, wie, jak ważne i istotne jest to, żeby mieć wsparcie duchowe w innych ludziach, żeby po prostu mieć taką
nić komunikacji i kiedy my już nie możemy, kiedy my już nie mamy siły, stoi ktoś obok nas i nas wspiera, podnosi i tak było wtedy między nami. I kiedy Mateusz powiedział o tym, że poszukuje pomocników na lidera, to chyba byłam jedyną osobą, która się nie zgłosiła, bo to jeżeli zawsze starałam się, żeby robić wszystko w 100%, a dopiero zaczynałam swoją przygodę, oddałam swoje życie Jezusowi, mówię, jeju, a co jak ja poznam miłość życia, będę musiała wyjechać z miasta, przecież ich nie zostawię, jak iść to na 100%, ale zostałam, pomagałam i po jakimś czasie zaczęliśmy robić 2 spotkania młodzieżowe. Dla starszej młodzieży, to byli licealiści, studenci, i dla tej młodszej młodzieży. I wstyd się przyznać, ale jestem szczera, szczera przed sobą, szczera przed Kościołem. Ja się cieszyłam, że mi praca uniemożliwia prowadzenie spotkań dla młodszej młodzieży. To mnie tak przerastało. Ja się odnajdywałam w służbie dla dzieci, w służbie z młodymi dorosłymi, a kiedy myślałam o tej młodszej młodzieży, mówię, absolutnie, ja nie wiem, jak z nimi rozmawiać, to nie są już dzieci, a to jeszcze nie są dorośli. Ja rozkładałam ręce, mówię, dobrze, że tak jest, no ale przyszedł ten czas, kiedy musiałam się zaangażować w służbę, bo tam były braki i zrozumiałam, to już brzmi jak slogan, że służymy tam, gdzie Bóg nas posyła i każdy to powtarza, ale ja to realnie przeżyłam i realnie doświadczyłam tego, że nie chodzi o to, żebym ja czuła się przygotowana, tylko o to, żebym była gotowa. I mówię, Boże, Ty lepiej wiesz, do czego mnie powołujesz. Ty lepiej wiesz, gdzie jest potrzebne moje zaangażowanie. Ty znasz mnie lepiej. Ty znasz lepiej moje plany, marzenia, moje możliwości. I po prostu oddałam siebie Bogu z tym wszystkim, co miałam i z tym wszystkim, czego nie miałam. I Bóg to doskonale wykorzystał. I jestem wdzięczna za to, że mogę być wśród młodzieży. I dla mnie, może oni mają po 14 lat, ale są tak duchowo dojrzali, ich serca są tak gorące i rozpalone dla Boga, jeżdżą na misję, służą, można się od nich tylko uczyć, więc to jest ogromny przywilej i dziękuję. Jestem wdzięczna za Kościół, za każdą osobę w tym Kościele, za liderów innych służb, za to, że Ula i Mateusz przygotowali nas tak dobrze, jak tylko mogli, pastorstwu za zaufanie i jestem pewna tego, że będzie dobrze, bo tak jak mówiłam, nasza przyszłość jest pewna w naszym Bogu i cały czas mam w głowie jeden werset z Izajasza, chyba 31:2. On jest mądry i wie, jak osiągać cel. Mamy mądrego Boga, który wie, jak osiągać cel. On postawił nas w tym miejscu, w tym czasie, wśród tych ludzi absolutnie nieprzypadkowo i my nie musimy wszystkiego rozumieć. My po prostu mamy ufać. Więc ja pełna zaufania do Boga proszę was o modlitwę, o to, żebyście się modlili. Modlili się dalej o naszą młodzież, doskonałą młodzież, przed którą jest jeszcze wiele dobrego. I kolejna rzecz, która brzmi już jak slogan, ale ja totalnie mam to na sercu i w to wierzę, że my możemy budować i tworzyć na waszym suficie. Wszystko to, co nam daliście, wychodzimy poza jakby wasze ramy i modlę się o to, żeby nasz sufit był podłogą następnego pokolenia. Jestem niesamowicie wdzięczna. Miejcie nas w swoich modlitwach. Ja jestem młoda, Dawid jest jeszcze kilka lat młodszy ode mnie. Tak naprawdę stoimy u progu dorosłości i potrzebujemy takiego Bożego prowadzenia, Bożej przychylności, Bożej mądrości w podejmowaniu decyzji, bo wierzę, że to bezpośrednio wpływa na jakość naszej służby. Dlatego jestem za was wdzięczna, bardzo za każdego z was. Zapraszam młodzież na nasze spotkania i to tyle. Bardzo dziękuję. Amen. Pomodlimy się jeszcze o Patrycję i Dawida, którzy są nieobecni. Ja prosiłbym, żebyśmy wstali, wyciągnęli nasze ręce i pobłogosławili tą służbę, ten nowy sezon, nowy rok, ich też w tej nowej roli, którą będą wykonywać. Panie Jezu, my dzisiaj modlimy się o Patrycję, o Dawida. Modlimy się, Panie Jezu, o Twoje błogosławieństwo i my dzisiaj modlimy się o to, żebyś Ty ich prowadził przez te dni, spotkania,
kiedy będą prowadzić spotkania młodzieżowe. Panie, ja się modlę o mądrość Twoją, gdy będą rozmawiać z młodzieżą. Ja się modlę o Twoje namaszczenie, gdy będą głosić Twoje słowo. Ja się modlę o Twoją odwagę, gdy będą dzielili się Ewangelią z nowymi osobami. Panie, ja Ci dziękuję, Panie, za ten nowy czas, nowy sezon, jaki dajesz. Dziękuję Ci za to, że Ty kładziesz, Panie Jezu, nowe pokolenie i że Ty, Panie, chcesz je rozwijać. Ja się modlę, żeby te wszystkie osoby, które będą chodziły na spotkania, żeby były wypuszczane w służbę i żeby mogły się szkolić. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za Twoje błogosławieństwo w tym wszystkim. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Dziękuję. Możemy usiąść. Tak, jeszcze odnośnie służby młodzieżowej, to ja chciałbym też poprosić Was o to. Wiem, że dwie rzeczy są potrzebne do tego, żeby służba młodzieżowa dobrze działała i miała swoje błogosławieństwo. To jest przede wszystkim błogosławieństwo, modlenie się całego zboru liderów, ale drugie to to, żeby rodzice czasem przycisnęli tych młodych i ich wysłali. Nie słuchali, że jest zmęczony po szkole, czy ma dużo pracy domowej, bo to często są wymówki. Ja wiem po sobie, bo ja miałem bardzo blisko do kościoła i na spotkania musiałem czasem zejść dwa piętra i byłem, a nie chciało mi się chodzić i rodzice mnie wyganiali, wyłączali komputer, zabierali kable od komputera, różne historie. I nie zawsze mi się to podobało, ale wiem, że to też czasem ta atmosfera, te słowo, które słyszałem, gdzieś tam owocuje w moim życiu. Więc my nie wiemy, nie znamy sytuacji życia młodych ludzi i czasem nam się wydaje, że on chodzi na to spotkanie, czy ona chodzi, nic nie odbiera, nic nie przyjmuje i to jest takie grochem o ścianę. Ale Bóg zna swoje drogi i Duch Święty z tego ziarna, które kiedyś zostało zasiane, może wzbudzić wielkie drzewo, które potem będzie owocowało i będzie zasiewało dalej. Amen. Chciałem się podzielić słowem, krótkim rozważaniem na pewien temat, który ostatnio, gdy studiowałem Biblię, mi przyszedł. I czytałem Ewangelię Mateusza, 4 rozdział i tam jest ta historia, gdy Jezus, po tym już jak został ochrzczony, poszedł na pustynię, był kuszony przez diabła i gdy to czytałem, przyszło mi takie objawienie, można powiedzieć oświecenie, zrozumienie tego, jak czasem Bóg nas prowadzi i też czym jest pokusa. Dzisiaj chciałem, żebyśmy przestudiowali ten fragment i zobaczyli, czym jest pokusa w naszym życiu, jak Jezus sobie poradził i gdzie doszedł. Więc jeśli macie swoje Biblię, możecie otworzyć Mateusza 4 rozdział. Ja będę czytał z przykładu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ale przeczytamy od 1 wersetu tego rozdziału. Wtedy Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Wiecie, to jest bardzo ciekawy werset, że został zaprowadzony przez ducha po to, żeby był kuszony przez diabła. I gdybyśmy nie przeczytali tego w Biblii, ale ktoś by nam powiedział, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka trochę herezja. Jak to możliwe, że Pan Bóg kieruje nas w takie miejsca, gdzie jesteśmy kuszeni? I przyszła mi taka myśl, że Duch Święty nie prowadzi ciebie tam, gdzie chcesz, ale tam, gdzie potrzebujesz być. Często nam się wydaje, że ja muszę być tam, w tamtym kościele, bo tam jest zieleńsza trawa, tam może mnie bardziej potrzebują. Ale czasem Duch Święty prowadzi ciebie tam, gdzie niekoniecznie chcesz. Amen. I wiecie, co jest ciekawe, że Duch Święty wysłał i posłał Jezusa na pustynię. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Dziejach Apostolskich była też taka jedna osoba, która została wysłana na pustynię. Ktoś pamięta, kto to był? Jan Chrzciciel? Nie, jeszcze jedna osoba potem już w Dziejach Apostolskich. Kto? Filip. Tak, Filip, nie wiem, czy kojarzycie, Filipa, który został wysłany, tam jest dosłownie na drogę pustynną i można by się wydawało, po co on został tam posłany, ale wiemy potem, że tam był ten eunuch królewski, który się nawrócił, został ochrzczony i gdzieś historycznie możemy zobaczyć, że założył ten kościół koptyjski i głosił tam słowo w swoim miejscu, więc nie zawsze my wiemy, dlaczego Bóg nas prowadzi w to miejsce pustyni, gdzie wydaje się, że nic nie wzrośnie, a jednak Bóg ma swój cel. Bóg ma dla ciebie misję, z której nie weźmiesz nic poza doświadczeniem Jego prowadzenia. Wiecie, my często skupiamy się na wielkich
owocach, na wielkich sprawach, wielkich ewangelizacjach, oczekujemy wielkich plonów. Wkładamy często wiele godzin, żeby z kimś rozmawiać, żeby kogoś poprowadzić w uczniostwie i my oczekujemy tego plonu i to jest oczywiste, że gdy siejemy, gdy podlewamy, to chcemy, żeby był wzrost i żebyśmy mogli widzieć, gdy te owoce są wydawane. Ale często jest tak, że z tego doświadczenia nie weźmiesz nic innego, jak to, że Pan Bóg cię przeprowadził przez to wszystko i to jest o wiele cenniejsze często niż to, że widzisz jakieś wielkie, wspaniałe owoce, jakkolwiek one nie budowałyby naszej wiary, ale sama Jego obecność i Jego prowadzenie, ten fakt, że On mnie zaprowadził tam i ja wiem, że ja sam bym tam nie poszedł, bo to jest pustynia, ale ja wiem, że Bóg mnie tam posłał i On ma swój cel. Pytanie często jest do nas, czy dasz się Jemu poprowadzić, zaprowadzić i przeprowadzić do miejsca Twojego spełnienia i spełnienia Twojej woli. Żyjemy w społeczeństwie i w kulturze, gdzie najważniejsze jest ja. Ja jestem najważniejszy. Moje potrzeby, moje problemy są najważniejsze. To, żebym ja się spełnił, jest najważniejsze. I to oczywiście nie jest złe. My potrzebujemy myśleć o sobie, być asertywnymi do niektórych, którzy chcą wyssać z nas wszystko. Ale w Bożym Królestwie, gdy oddajemy Bogu prowadzenie naszego życia, to ważniejsze jest to, żeby powiedzieć, Panie Boże, Ty mnie prowadź, bo Ty wiesz, gdzie ja mam swoje miejsce spełnienia. Bo Bóg ma cel, którego Ty nie rozumiesz. Czasem trzeba Mu po prostu zaufać i dać się poprowadzić. I tak zrobił Jezus w tej całej historii, że zaufał Duchowi Świętemu, został zaprowadzony na pustynię i znamy ten fragment, że wtedy przystąpił do niego diabeł i zaczął go kusić. I tutaj jest ciekawie to napisane, że wówczas przystąpił do niego kusiciel najpierw, a potem tam kusił, potem diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. Potem znów jest napisane, że diabeł go zaprowadził w kolejne miejsce. I widzimy, że w tym wszystkim, nie będziemy czytać tego fragmentu, że w tej każdej sytuacji Jezus sprzeciwiał się prowadzeniu diabła. I diabeł działa stopniowo. Nawet w tym fragmencie to widzimy, że najpierw diabeł przychodzi, a potem cię zaczyna prowadzić. I czasem nawet nie jesteśmy tego świadomi, bo wydaje się to takie wspaniałe, oczywiste, wielkie słowa, wielkie hasła. My się czujemy tacy podnieceni, podekscytowani, jak wiele się stanie. Przed nami jest wielka wizja, ale musimy zadać sobie pytanie, czy w to miejsce prowadzi mnie Duch Święty, czy może Duch Zwodniczy? Czy to ma spełnić moje potrzeby, czy to ma zaspokoić moje ego, czy to może Duch Święty chce zaprowadzić mnie tam, żebym ja mógł spełnić to, co Bóg chce od mojego życia. I w każdym z tych sytuacji widzimy, że Jezus wychodził zwycięsko, że Jezus nie przegrał ani razu z szatanem. Dla niektórych to jest aż niewyobrażalna myśl. Kiedyś, jak powiedziałem takie słowo, że Jezus ani razu nie zgrzeszył, nie był nawet nieposłuszny swoim rodzicom, że zawsze był doskonały, to czasem się tak zastanawiali, zaczynali próbować sobie to wytłumaczyć, ale jak? Nawet nie zgodził się z rodzicami, zawsze był posłuszny. Dla nas jest niewyobrażalne, żeby przez całe swoje życie nie popełnić ani jednego grzechu. Ale Jezus taki był, Jezus zwyciężył, dlatego mógł przyjąć karę za nic i dzięki temu my możemy wziąć Jego zwycięstwo. I pytanie do nas, czy znasz Jego słowo? Czy jesteś gotowy w tym miejscu, gdy szatan będzie cię chciał przeprowadzić i on będzie chciał cię wodzić za nos tam, gdzie on chce? Czy jesteś gotowy, żeby odpowiedzieć mu i powiedzieć, co Słowo Boże mówi na ten temat? Jest taki ciekawy fragment z listu Jakuba, który za chwilę przeczytamy, ale chciałbym jeszcze takie jedno, ostatnio mi przyszło, gdy przygotowywałem się, jedna myśl odnośnie tej modlitwy Ojcze Nasz. I tam jest taki jeden fragment, który mi często przysparzał problemu. Niektórzy może już wiedzą, o którym mówię. I tam jest taki fragment w tym Ojcze Nasz. I nie wódź nas
na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I jest wielu teologów, którzy mówią, że nie jest to właściwie przetłumaczone. I co ciekawe, nawet papież Franciszek powiedział, że tam nie powinno tak być. Więc jak katolicy zmieniają Ojcze Nasz, to coś jest na rzeczy. Więc w tym fragmencie tak naprawdę powinno być, że daj mi Boże siłę na to i wyprowadź mnie z tego miejsca pokusy, żebym nie zgrzeszył. I w Jakuba jest napisane w pierwszym rozdziale, drugim wersecie: poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Próby, pokusy. Pokusa nie jest to, że mamy jak... Pokusa jest wtedy, gdy mamy jakąś myśl. Ona niekoniecznie jest grzechem, żeby coś zrobić. Pokusa jest wtedy, gdy mamy jakieś szanse, możliwości, ale niekoniecznie za tym idziemy. I nagle Jakub napisze, że mamy się cieszyć. Że mamy się cieszyć, gdy przechodzimy takie rzeczy. Nikt z nas nie chce przechodzić trudności, problemów. My ogólnie, gdy zadecydowaliśmy iść za Jezusem, chcemy iść za Nim. A Jakub nam mówi, że mamy cieszyć się w tej próbie, mamy cieszyć się pomimo tego wszystkiego. I wiecie, ja sobie pomyślałem, z czego mam się cieszyć, gdy są problemy. Największym dla mnie moim problemem to jest, kiedy mi się samochód psuje. To jest dla mnie katorga. Ja zostawiam go w polu i idę piechotą. Nie chcę mieć nic do czynienia z tym problemem. I czasem z pokusą tak jest, że przychodzi do nas, ale ciężko nam jest zamknąć drzwi, po prostu uciec w pole. Ona ciągle nas do siebie przyciąga. Ale pomyślałem sobie, dlaczego mam być radosny? I jedyne, co mi przyszło, to mam być radosny dlatego, że Jezus zwyciężył. Że Jezus zwyciężył, dlatego ja jestem też zwycięzcą ponad tą sytuację. Ja nie muszę się smucić. I my jako chrześcijanie powinniśmy być pełni radości właśnie z tego powodu. Z tego powodu, że nasze imiona są zapisane w niebie i z tego powodu, że tutaj na ziemi my potrafimy przejść każdą trudność zwycięsko. Amen? Cokolwiek by się nie działo. Jest potem w tym fragmencie, w tym rozdziale napisane: niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Wiecie, to jest wspaniały fragment i wierzę, że my musimy go sobie przypominać cały czas, bo często jest tak, że gdy coś przechodzimy, te pokusy, te problemy, to mówimy sobie, może to Pan Bóg tam mnie zesłał, te wszystkie problemy, żeby mnie ukarać za to wszystko, co zrobiłem źle, za te błędy, może jeszcze z przeszłości. Ale czytamy, że Bóg nas nie prowadzi do tego, żebyśmy zgrzeszyli, bo to byłoby wbrew logiki. Pomyślmy sobie w taki sposób, że Bóg powoduje jakieś zamieszanie, próbuje cię tam zwabić i gdy ty się topisz, to On przychodzi jak wielki bohater i cię ratuje z tego. To nie jest natura Ojca, to jest natura sadysty, który chce widzieć, jak ktoś cierpi. A Bóg nie chce widzieć, jak cierpimy. Bóg chce dawać nam zwycięstwo. I oczywiście cierpienie i to, że będziemy przechodzić próby i pokusy, jest nieodłącznym elementem naszego życia, ale my powinniśmy mieć mentalność radości. My powinniśmy być radośni, że cokolwiek by się nie stało, to my i tak już wygraliśmy. Nawet gdy wszystko się zawali, nawet gdy zginę, nawet gdy umrę, to moje imię jest zapisane w Księdze Życia i ja jestem zbawiony. Ja po śmierci nie kończę tego wszystkiego. Ja po śmierci dopiero zaczynam życie. Dopiero zaczynam coraz bardziej poznawać Boga. Dopiero widzę cały obraz tego wszystkiego. Tutaj, gdy jesteśmy na ziemi, to jest przygotowanie do tego, co będzie w niebie. Dlatego, siostry i bracia, ja chcę zachęcić nas do tego, żebyśmy byli radośni. Nawet w tym miejscu próby, pokusy, może głodu, tak jak Jezus przechodził i pościł 40 dni. I jesteś smutny i czujesz smutek z tego wszystkiego, co się dzieje. Ale Bóg mówi do ciebie, bądź radosny. Ciesz się z tego, że przechodzisz, bo ja ci daję zwycięstwo. Skłonimy nasze głowy.
pomodlimy się o to, żeby Bóg dzisiaj wlał przez Ducha Świętego radość do naszych serc. Panie Jezu, Duchu Święty, ja się modlę o to, żebyś dzisiaj wlał radość w nasze serca, żebyś Ty dał nam przejść od tego miejsca smutku i utrapienia, nawet w cierpieniach, do miejsca radości. Cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek szatan by nie przyszedł do nas, albo nasze pożądliwości nas nie pociągały, to będziemy mieć radość w zwycięstwach. Panie, Ci dziękuję, że Ty zwyciężyłeś, że w Tobie, Jezu, my mamy zwycięstwo, że Ty, Panie, jesteś dobrym Bogiem i wszelki dar doskonały pochodzi od Ciebie i że Ty jesteś światłością i u Ciebie nie ma zmiany. Panie, dziękujemy Ci za wszelką Twoją łaskę, jaką nam dajesz. Ja się modlę, Panie, o te wszystkie próby, jakie przechodzimy, o te pokusy, w jakich jesteśmy. Ja się modlę, Panie, o Twoją siłę, Duchu Święty, żebyśmy mogli wyjść zwycięsko, tak jak Ty wyszedłeś, Jezu. Zwycięsko z tego czasu, gdy szatan Cię kusił, gdzie Cię wodził i próbował zawieść Cię tam, gdzie on chce. Halleluja. Amen. Dopiero mamy półmetek naszego nabożeństwa, więc przygotujcie się na przyjęcie więcej. Chcecie więcej? Amen. Jesteście spragnieni? Amen. Tak jak śpiewaliśmy pierwszą pieśń. Wszyscy spragnieni. Bóg jest wielki, Bóg jest potężny, Bóg ma wielkie rzeczy, ale może je dać tylko ludziom pragnącym. Na tym polega problem, że mówimy, dlaczego Pan Bóg nie daje? Dlaczego nie daje? Bóg chce dać więcej, niż sobie wyobrażasz. Ale w nas musi być głód, pragnienie. To tak jak dzieci. Kiedy dzieci przestają jeść i nie chcą, to jest powód do zmartwienia rodzicom. No nie urośnie. Co będzie? Może zachorować. Może coś się strasznego stać. Kiedy my tracimy duchowy apetyt, pragnienie i głód, wtedy rzeczy duchowe oddalają się, stają się czymś, czego nie doświadczamy. Bóg chce, abyś wziął wszystko, co On przygotował dla ciebie. Wszystko. Weź każdą obietnicę. Weź wszystko. Kiedy Bóg wyprowadził lud swój z Egiptu, prowadził ich do ziemi obiecanej, ale droga do ziemi obiecanej prowadziła przez pustynię. Dzisiaj jest tak samo. Naszą obiecaną ziemią jest każda obietnica Boża, którą On nam dał w Chrystusie. Lecz droga do osiągnięcia każdej obietnicy poprzez wiarę, poprzez modlitwę, wiarę, poprzez przyjęcie tego, co Bóg nam przygotował, prowadzi przez pustynię. Pustynia, o której już słyszeliśmy, to braki. Pustynia to potrzeby, pustynia to cierpienia, zmagania, to frustracja. Czasem nawet wierzący wpadają w depresję, czyli w tak zwany dołek, trwają w nim. I co mogą powiedzieć? Gdzie jest Pan Bóg? Czemu im nie pomoże? Chciałbym dzisiaj trochę więcej opowiedzieć na temat tego, co jeszcze jest przed nami, co Bóg ma dla nas, w jaki sposób możemy otrzymać więcej. Ewangelię Łukasza będziemy czytać. Ja czytam z przekładu warszawskiego. Uważam to bardzo dobry przekład i tak jestem przyzwyczajony, ale kto z Was ma inne przekłady, może też korzystać. Rozdział 5 Ewangelii Łukasza i od wersetu 4. Od 4 wersetu. Posłuchajmy. A gdy przestał mówić, Pan Jezus rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie swoje sieci, swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Oto mamy tutaj sytuację, w której Chrystus zwiastuje słowo swoje i w pewnym momencie zwraca się do swoich uczniów: wyjedźcie na głębie, wypłyńcie na głębie, zarzućcie sieci swoje. Ale Szymon Piotr,
ma wytłumaczenie: Panie, my już to próbowaliśmy, już byliśmy tam, już byliśmy w tym miejscu i nic nie złowiliśmy. Innymi słowy, próby już były, prób było wiele, ale rezultaty mierne. Widzicie, tym razem trochę było inaczej. Tym razem Piotr, Szymon czyni to na słowo Pana. Na słowo Pana. Kiedy Bóg wypowiada swoje słowo w naszym życiu, to ono musi się stać ciałem, rzeczywistością. To nie jest na zasadzie prób i błędów. Może się uda, może nie uda. Czy ufasz i wierzysz w słowo, które Bóg ci dał i kazał ci na nim polegać? Czy opierasz się na tym słowie bez względu na to, co widzisz, co słyszysz oraz bez względu na przeszłe doświadczenia? Wielu ludzi zatrzymało się i spoczęli na płyciznach. I na tych płyciznach tak przebywają dłuższy okres swojego życia, myśląc, że to jest całe chrześcijaństwo, to jest całe chrześcijańskie życie. Mylimy się. Dzisiaj patrząc na chrześcijaństwo, ogólnie możemy powiedzieć płycizny. Kompletne płycizny. Ludziom czasem wystarczy raz kiedyś pójść do kościoła, no bo jakaś tam potrzeba jest. Odmówić jakąś modlitwę, czasem posłuchać jakiegoś słowa Bożego, Ewangelii. To są płycizny. My musimy postanowić, że Bóg to, co nam przygotował, chce nam dać. Obfitość. Życie w obfitości. Bóg chce, abyśmy wypłynęli, byśmy wyjechali na głębię. Tylko na głębi jest gwarancja zaspokojenia wszelkich naszych potrzeb duchowych, życiowych, materialnych pod każdym względem. Gdy Bóg staje się źródłem naszego zaopatrzenia, wtedy mamy w Nim ufność, bez względu na to, co okoliczności mówią. Okoliczności to są to, co sytuacje, które my widzimy, patrzymy. A więc co robią inni ludzie? Czy warunki są sprzyjające, czy niesprzyjające? Czy czas jest dobry, czy zły? Jak myślicie, czy żyjemy w dobrych czasach, czy złych? Oczywiście, ludzie powiedzą, bardzo złe czasy. Czy są łatwe, czy trudno? Czy życie jest łatwe, czy jest trudne? Oczywiście, ludzie mówią, czy jest ciężko, trudno, zmagania. Tak, ale czy Bóg jest taki sam? Czy Bóg jest ten sam, czy zmienił się? Czy mamy innego Boga niż ten, który powiedział Piotrowi, wypłyń na głębie. Wypłyń na głębie. Dlaczego ludzie boją się głębi? Dlaczego się obawiają? Ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do strefy komfortu. Komfortu, do tego, co znamy. Przyzwyczajeni jesteśmy i dlatego obawiamy się zmian. Obawiamy się, że może być inaczej. Może nie podołamy, może być gorzej, może się nie uda. I co wtedy? Co wówczas? Piotr, Szymon nie dyskutował dużo z Panem. Powiedział, ale na słowo Twoje zapuszczę sieci. Wypłynął na głębie, zarzucił sieci i zgarnęli mnóstwo ryb. Mnóstwo ryb, czyli połów się udał. Tam na głębi otrzymujemy pełnię. Bóg chce, abyś wyszedł z tej strefy komfortu, przyzwyczajenia, na starych nawyków, zrobił krok wiary i zaczął czynić to, co On włożył w twoje serce. Może to jest coś prostego lub coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. Wiecie o tym, że rzeczy proste czasem bywają najtrudniejsze. Zawsze myślimy, to takie skomplikowane, to trzeba naprawdę jeszcze więcej wiedzy, poznania, żeby coś więcej się działo. Tymczasem rozpocznijmy od prostych naszych zadań, które na co dzień powinniśmy wykonywać. Zróbmy coś nowego, podejmijmy pewien krok, zróbmy jakiś nowy krok, podejmijmy jakieś nowe decyzje, nawiążmy nowe relacje, nowe przyjaźnie. Może niekiedy ludzie narzekają na przykład na brak pieniędzy, brak dochodów i tak się dzieje. Rok temu tak samo było, 5 lat temu to samo, 10 lat temu i czas mija. Tymczasem Bóg może chce, aby dla ciebie, żebyś otworzył swój własny biznes, jeśli narzekasz, że inni mało ci płacą. Może Bóg chce, abyś rozpoczął działalność. Może Bóg chce, żebyś nawiązał relację lub przyjaźń, która otworzy nowe drzwi.
Kiedy my się ukrywamy, chowamy, izolujemy, to tylko tracimy. Ci, którzy wychodzą naprzeciw, zawsze zyskają. Mamy przykład w Biblii Mojżesza. Dzisiaj o Mojżeszu mówimy: Mojżesz, wielki sługa Boży, wielki mąż Boży, jeden z największych w Starym Testamencie, wyprowadził lud Boży i był bardzo blisko Boga. No ale zanim to się stało, Mojżesz podjął kilka fal startów, kilka rzeczy, które mu się nie udały i dlatego popadł w zniechęcenie. Powiem, żył w permanentnej depresji, bo myślał, że jego marzenia, które miał, jego cele, które miał, wszystko nie wyszło. Nie wyszło. Ile razy słyszę nieraz, nie tylko od starszych, od młodych, nie ma sensu, to co było najlepsze już za mną, w tej chwili same straty, nic nowego nie będzie. Otóż Mojżesz podobnie myślał, 40 lat spędził pasąc owce swojego teścia na pustyni. Tak krążył po tej pustyni, wypędzał te owce i wyprowadzał i przyprowadzał. I to było tak już nudne, że znał każdy kamień, każdy krzew na tej pustyni, aż pewnego razu pomyślał sobie: ciekaw jestem, co jest dalej. Ciekaw jestem, co będzie dalej. I postanowił pognać owce poza tą pustynię. I kiedy to uczynił, coś się stało. Podjął krok, nowy krok i co się stało? Otrzymał coś nowego. Spotkał się z Bogiem w płonącym krzewie i otrzymał słowo powołania. Kiedy Bóg objawił mu się, powiedział słowo: wysyłam cię, oto jest czas. Czy Bóg nie widział go wcześniej? Owszem, widział. Czy Bóg nie wiedział o jego potrzebach, zmaganiach? Owszem, wszystko wiedział. To była kuźnia przygotowująca jego charakter na służbę, którą Bóg miał dla niego, na zadanie, które Bóg miał dla niego. Im ważniejszy cel i zadanie, które Bóg przeznaczył dla ciebie, tym przygotowanie będzie dłuższe i trudniejsze. Nieraz ludzie się zastanawiają, no dlaczego ja mam tyle przechodzić i zmagać się, podczas kiedy innym tak jest łatwo? Zależy, kim chcesz być i co chcesz osiągnąć. Ci, którzy się ślizgają cały czas, ja nieraz też tak patrzę, mówię, no pozazdrościć. Nie przejmują się, tylko tak po powierzchni się ślizgają troszeczkę i wydaje się, że same sukcesy mają. Ale Bóg przygotowuje wielu w kuźni cierpienia, doświadczenia, próby i przygotowuje ich na przyjęcie Jego namaszczenia i mocy i zadań, które nikt inny nie zrobi. Czytajcie Słowo Boże, wiele mamy innych przykładów, kiedy Bóg przygotowywał ludzi do służby. Oprócz Mojżesza czytamy, jak Józefa przygotowywał przez dłuższy czas, aby potem go użyć dla swoich celów. Nie zapomnijcie o tym. Im ważniejsze cele i zadania, tym większe będą trudności przygotowujące nas do tych celów, do tych zadań. Jeżeli chcemy, aby się działy nowe rzeczy, to musimy podjąć pewne nowe kroki, nowe zadania, coś zrobić nowego. Jeżeli w kółko robimy to samo, jesteśmy jakby w rutynie, to samo, dzień po dniu, to nie spodziewajmy się, że nagle coś będzie nowego. Będzie to samo. Takie same. Ci sami ludzie, te same sytuacje, te same rzeczy. Ale gdy robimy te kroki naprzód, wypływamy na głębie, odważyliśmy się, to tam na głębi otrzymujemy obfitość. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 10:10? Złodziej przychodzi tylko po to. Złodziejem jest szatan, wróg. On przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać, wytracać. On pojawia się, żeby z twojego życia wykraść. Wykraść to, co otrzymałeś cennego od Boga, twoją wiarę, twoją ufność. Wykraść, oszukać cię, zwieść cię. Ale Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby dać życie i to obfite, w obfitości. To słowo oznacza zaopatrzenie ponad miarę. Bóg chce dać tobie, aby przez ciebie przepływało dla innych, byś stał się tym środkiem, kanałem przepływu Jego błogosławieństwa, pomnożenia. Masz mało, ale w rękach Bożych w twoim życiu to jest przemienione i rozmnażone, aby innych nasycić, nakarmić. Dlatego też, kiedy przystępujemy do Bożej służby, Bożych zadań, to nigdy nie myślmy, na czym mogę polegać, na czym mogę się oprzeć. Nie.
I wielokrotnie ludzie się obawiają, boją się. Boją się zadań, boją się celów, boją się służby, boją się mówić, boją się świadczyć, boją się głosić. Dlaczego? Bo myślą o tym, co oni sami posiadają. Że, jak to kiedyś śpiewaliśmy, nadal śpiewamy tą pieśń, tak niewiele wiem, tak niewiele mam, tak niewiele umiem, tak? Ale to nie koniec. Ale Bóg przychodzi. Ale namaszczenie Boże przychodzi. Ale moc Boża, która przewyższa wszystko, wszelkie zrozumienie, jest nam udzielona i ta moc jest dawana, udzielana w słabości. Gdy ja jestem słaby, nie wiem jak, przychodzi Boża moc i objawia się, ponieważ Boża moc manifestowana jest w łasce Bożej. W łasce masz wszystko. W łasce, nie w nas, lecz w łasce. Miej wielkie marzenia, a Bóg je przekroczy, ponieważ On raduje się, gdy może dawać obficie. Obficie. Ja przyszedłem, mówi Jezus, aby owce miały życie i to w obfitości. Nie troszeczkę, ale w obfitości. Ponadto wszystko On chce dać, o co prosimy, o czym myślimy. Bóg chce ci błogosławić ponad twoje najśmielsze marzenia i twoje oczekiwania. Uczynił to dla Piotra. Piotrowi się nie śniło, że w tym samym miejscu, gdzie ciężko harował całą noc, nic nie było żadnych rezultatów. Teraz tylko zarzucił sieci, ale to było inaczej zarzucone. To było zarzucone z Bożym Słowem i z Bożym błogosławieństwem. W tym samym miejscu tyle ryb było, zagarnął, że sieci się rwały. Jak to możliwe? Wielokrotnie ludzie coś tam robią dla Boga i patrzą, no tych rezultatów jakoś brakuje. Tyle świadczyłem, tyle mówiłem i nikt się nie nawrócił. Nikt nie przyjął zbawienia, nikt nie przyjął chrztu, nikt nie poszedł za Chrystusem. Panie, co się dzieje? Przecież jestem szczery. Tak, wszystko co czynisz, czy świadczysz, czy mówisz, mów zgodnie z Bożym prowadzeniem, z Bożym prowadzeniem w Duchu Świętym i to miejsce, gdzie wydawało się, że ci ludzie się nie nawrócą, gdy Pan pobłogosławi, gdy Duch Święty cię mu żyje, w tym miejscu ci, którym nie dawali inni żadnej szansy, nagle się nawrócą, przemienią, jeszcze innych zadziwią. Wielokrotnie byłem świadkiem takich sytuacji, kiedy nie dawano szansy niektórym, bo ich grzechy, ich życie było tak straszne, że po ludzku nikt tam nie wiedział, jak w ogóle się zabrać, żeby pomóc. Ale Bóg dotknął. Dotknął tych, którzy byli najgorsi. Przemienił i oni, ich życie zadziwiło innych. Jak to możliwe? Moc, która przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I temu musimy, i w to musimy wierzyć i ufać. To jest obfitość. To też będzie, ty też będziesz zdumiony swoim połowem, gdy wyjdziesz ze strefy swojego bezpieczeństwa. Wyjedziesz na miejsce, które dokładnie my nie wiemy, co Bóg ma dla nas jeszcze. Czy myślisz, że to, co otrzymałeś, to już wszystko, co Bóg miał dla ciebie? Nie, nie, nie. To jest część. I niektórzy nigdy w pełni nie wezmą wszystkiego, bo strach ich powstrzymał, bo niektórych lenistwo powstrzymało, bo niektórych obawy powstrzymały. Ale ci, którzy się odważyli, będą się cieszyć obfitym połowem. Wypływasz na głębie z Panem, nie sam. Nie pozwól, aby niepowodzenia i przykre doświadczenia z przeszłości blokowały twój rozwój i dzisiaj i żeby blokowały twoją przyszłość. Nie myśl, a ja już próbowałem, a ja już starałem się, ja już się wysilałem. Bóg ma dla ciebie wciąż rzeczy nowe, które nie poznałeś, nie odkryłeś. Nie zadawalaj się płycizną, tylko na głębi doświadczysz pełni błogosławieństwa, mocy, zaopatrzenia i obfitości. Wszystko, co Bóg ma dla ciebie, jest dostępne. My wiemy, kiedy do Boga przychodzimy, do Chrystusa przychodzimy, pokutujemy, daje nam zbawienie. I to jest najwspanialszy dar. Rodzimy się na nowo i to jest najcudowniejsze. Ale to nie wszystko. Bóg ma dalej kolejny krok, chrzest w Duchu Świętym. Chce napełnić cię swoim Duchem Świętym, bo potrzebujesz Go do życia tutaj, do zwycięstwa. On to nie wszystko. Chce dać ci duchowe dary. Duch Święty
prowadzi, ale też daje, udziela duchowe dary. I jest napisane, starajcie się usilnie o duchowe dary. Usilnie. Czy starasz się? Czy prosisz? Czy modlisz się? Czy starasz się praktykować? Tak jak Bóg cię prowadzi? To nie wszystko. Bóg chce, abyśmy rośli, wzrastali, rozwijali się w duchowych owocach. Charakter Chrystusa bardzo ważny jest. Nie tylko to, co my możemy mieć, dostać, ale kim jesteśmy. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dzisiaj świat podziwia ludzi, którzy mają wielkie talenty, ale w ogóle ich to nie interesuje, jacy są ci ludzie. Czy to są ludzie sprawiedliwi, uczciwi, szczerzy. Ważne, że mają talenty i ludzie oklaskują, podziwiają. U Boga tak nie jest. U Boga jest odwrotnie. Bóg patrzy, jakie jest swoje serce. Jeżeli jest szczere, jeśli jest pragnące, jeżeli jest czyste i żyjesz w sprawiedliwości, to Bóg będzie cię prowadził, używał i wtedy cokolwiek uczynisz, będzie dla chwały Bożej. To jest bardzo ważne. Nieraz młodzi ludzie popełniają ten błąd, że zwracają uwagę na zewnętrzne manifestacje, na przykład mocy. Owszem, Bóg jest pełen mocy. Duch Święty jest potężną mocą i może dotknąć, zmienić. Najgorszego może zmienić, któremu ludzie nie dawali nadziei. Może uzdrowić, może przemienić. Ale o ile bardziej ważne jest, byśmy zwracali uwagę, jaki jestem przed Bogiem. Czy moje serce jest pokorne i szczere? Czy moje serce jest oddane Jemu, ufne, pełne wiary, ufności? Czy też strach jest w sercu? Bojaźń, lęk. Ale przecież pisze o bojaźni Bożej, że mamy mieć w sercu, więc czemu mówimy, żeby nie mieć strachu? Widzicie, ogromna różnica jest pomiędzy ludzkim strachem, ludzką bojaźnią, którą nosimy i boimy się dużo, wielu, wielu rzeczy, a Bożą bojaźnią. Boża bojaźń jest bardzo prosta. Bać to jest pragnienie sprawiedliwości i nienawiść do zła i grzechu. Na tym polega bojaźń Boża. Bardzo prosta. Nienawidzisz grzechu i zła, a pragniesz sprawiedliwości. I Bóg tego pragnie. Bóg taki jest. Chrystus, gdy przyszedł, to żył w sprawiedliwości, nienawidził zła, nienawidził grzechu i nie popełnił żadnego grzechu. Dlatego miał tą bojaźń w Bożym sercu. Poza tym strach taki naturalny, takie często to tak fachowo, fobie takie, obawy. Boimy się tego, lękamy się tego i tego. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntia, do Tymoteusza, mówi jeden, dziewięć, przepraszam, w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale mówi, że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, strachu, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Czy człowiek wierzący to znaczy, że jest zacofany, że jest jakiś zaciemniony? Nie. Ma trzeźwe myślenie. Tam jest użyte słowo sofronizmos greckie. To oznacza zdrowy, rozsądny rozsądek, zdrowy umysł, który potrafi rozróżnić, co jest dobre, co złe, co jest czyste, co sprawiedliwe, od tego, co nieczyste, niesprawiedliwe. Kiedy masz taki umysł Chrystusowy, umysł Boży, to ci pomaga duchowo wzrastać, rosnąć i dokonać właściwych wyborów na co dzień. Czy to wszystko, co powiedziałem odnośnie tej głębi? Zbawienie, chrzest z Duchem Świętym, dary Ducha, owoce Ducha? Nie, nie. Służba dla Chrystusa. Jedną z najważniejszych służb jest, abyśmy byli Jego świadkami, świadkami Chrystusa Jezusa, świadczyli o Nim, mówili, wskazywali na Niego i pozyskiwali ludzi, dusze dla Chrystusa, żeby byli zbawiani. Każdy jeden powinien to czynić. Nie czekajmy na wielkich ewangelistów, aż przyjadą i za nas załatwią tą sprawę. Jeżeli czekacie, to powiem tak, akcje odbywają się i są czasami i one mogą nas zachęcić. Natomiast najważniejszy rodzaj ewangelizacji to jest codzienny przez relacje i przez to, że my osobiście, indywidualnie kontakt mamy i świadczymy i mówimy, nie wysilajmy się na piękne słowa, wystarczy, że powiemy, kiedyś byłem bez nadziei, dzisiaj mam nadzieję. Od razu pytanie, a gdzie tą nadzieję znalazłeś? Chrystus stał się moją nadzieją. Kiedyś byłem zrezygnowany, nie miałem radości, pokoju, nie żyłem w miłości, a dzisiaj jest inaczej. Mam spełnienie, zadowolenie. A gdzie to znalazłeś? Zapytają ludzie i wtedy powiesz, Chrystus, Jezus, On jest odpowiedzią na twoje potrzeby, na moje. On przychodzi, aby zaspokajać, aby dawać, aby obdarzać.
Dzisiaj powiemy, że ogólnie ludzie w naszym kraju przyznają się do tego, że wierzą w Boga. Niektórzy klepią się w piersi, mówią, jak Boga kocham, ale jednocześnie żyją po diabelsku. Dlatego, że nie ma tam żadnej głębi. Tam są płycizny czasem ludzkiego nauczania, ludzkich poglądów. Ludzie potrzebują przemiany. Wypłynięcie na głębie wiąże się z przemianą, zmianą. Pierwsze pytanie, czy chcesz zmiany? Zmiany, przemiany. Wielu ludzi obawia się zmiany, nie chcą się zmieniać. Trwają tacy sami latami i nie chcą się zmieniać, bo to jest ryzyko. Tak, to jest ogromne ryzyko, bo jeśli się zmienisz, to jeszcze będziesz lepszy niż byłeś. To jest ogromne ryzyko, bo może stracisz to, co miałeś, ale zyskasz jeszcze więcej. Ale zawsze ryzyko z Bogiem opłaca się. Amen? Ryzyko z Bogiem. Jeżeli to ryzykujesz, opierając się na własnych możliwościach i na swojej własnej sile, na swoich zasobach, czy na człowieku jakimś opierasz się, powiem, rozczarujesz się. Ale jeżeli zaryzykujesz z Bogiem, to nigdy się nie rozczarujesz. W zasadzie wiara jest ryzykiem. Żeby zaufać, uwierzyć, to my musimy odbić się od gruntu i rzucić się w ramiona naszego Pana, zaufać Jemu. Zaufać jak dziecko, Abba, Ojcze, mój Ojcze, kochany. Ty nie jesteś jakimś gdzieś, ale mój. Ja należę do Ciebie, jestem Twoją własnością, dzieckiem Twoim, synem, córką Twoją. Musimy wykorzystać dany nam przez Boga czas, aby zebrać żniwo dla Królestwa Bożego, żniwo dusz. Wiem, że jest ciężki czas i dzisiaj kościoły się zamykają. Coraz mniej ludzi chodzi do kościołów, do zborów. Często zamykają się ludzie w swoich domach i mówią, mi wystarczy, a zresztą mam kontakt przez internet, mogę słuchać, a jak ktoś powiedział, 5 godzin dziennie słucham nauczania i kazań różnych kaznodziejów, nauczycieli, ewangelistów. Drodzy, możesz słuchać 5 i 10 godzin, a nadal być na płciznach. Ponieważ wielokrotnie to powtarzam, że my mamy nie to, co wiemy w głowie, lecz to, co mamy w sercu i praktycznie stosujemy, to dopiero mamy. Na tym się różni szkoła Chrystusa Pana, szkoła Boża, od szkoły świeckiej, gdzie idziemy do 1. klasy, 2., 3., 5. i wpiniemy się, aby zdobywać nową wiedzę, poznanie, coraz więcej i więcej i te głowy się robią coraz większe. Ale czy to znaczy, że już my to mamy wszystko? U Boga tak nie jest. Słyszysz, czytasz, dowiedziałeś się i już wprowadzasz w czyn. Jak mamy czytać Słowo Boże? W ogóle, czy jak często czytać Słowo Boże? Jeżeli chcesz wypłynąć na głębie, to nie wystarczy tylko od czasu do czasu sięgnąć i tam nachybił, trafił. O, będę Cię błogosławił, zaopatrzę Cię. Tak jak brat Mateusz czytał 28 rozdział 5 Mojżeszowej o tym błogosławieństwie, które spadnie na Ciebie, dosięgnie Cię i będziesz błogosławiony i Bóg da Ci. O Boże, Ty jesteś dobry, naprawdę błogosławisz mnie. Ale czytanie Słowa Bożego na głębi to jest czytanie wszystkiego, całej Biblii. I ostrzeżeń, i obietnic, i przykładów dobrych, ale też i złych przykładów. Ponieważ czytając mówimy, Panie, co chcesz do mnie powiedzieć w moim życiu? Nie tak jak ktoś czytał i mówi, a to słowo jest bardzo dobre dla mojej teściowej. Gdyby ona to przeczytała, to by naprawdę była inna. A podczas kiedy sam był powodem całego problemu i zamieszania. My, kiedy czytamy, to mówimy, Boże, co chcesz do mnie powiedzieć przez to słowo? Boże, to jest przykład, który mnie ostrzega, abym ja tak nie robił. Albo to jest przykład, który mnie zachęca. Czytacie w Biblii, tak? O wielu życiorysy, wielu, którzy przez Boga byli używani. I co myślicie wtedy? Panie, ja też bym chciał tak. Ja też. I wtedy czytamy, co oni czynili i naśladujemy przykłady. One są inspiracją dodatkową dla nas. Albo też przykłady negatywne, złe. Mamy je w Biblii. Mamy Kaina i Abla. Kiedy patrzymy na życie Kaina, no to mówimy, Panie, też chcę być jak Kain, że Ty jego ofiarę przyjmujesz, a na życie Abla, gdy patrzymy. A kiedy pojawia się Kain, który bez powodu był ciągle zagniewany, który był pełen zemsty, zazdrości i zabił swojego brata,
Czy też mówicie, ja też bym taki chciał być? Nie, nie, Panie, strzeż mnie przed taki, żebym ja kiedykolwiek taki się stał. Czy też myślimy o apostołach? Panie, chcemy też jak Twoi apostołowie, ale kto z nas mówi, ale ja też bym chciał być taki jak Judasz? Nie, 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 tylko nie Judasz. Kiedy się Judasz pojawia, to z dala od Judaszy, tak? Ale Chrystus był wspaniały, dał szansę Judaszowi. Pamiętacie, że uczniowie, apostołowie i Chrystus musieli z czegoś żyć, tak? Więc mieli kasę. A skąd mieli kasę? Przecież oni cały czas byli na tak zwany full time, cały czas w akcji, w misji. Może sporadycznie uczniowie, apostołowie łowili ryby, ale Pan Jezus od 30 roku życia rozpoczął misję na pełny etat i czytamy, że wiele kobiet bogatych wspierało ich służbę. Wiele osób wspierało i mieli kasę. I kasę Chrystus powierzył Judaszowi. Prawdopodobnie Judasz był jednym z najbardziej inteligentnych, sprytnych wśród uczniów. Potrafił liczyć, trzymać kasę, rozliczać, ale Pan Jezus wiedział, że był złodziejem, że podbierał z tej kasy. Wiedział od początku? Oczywiście, że wiedział. Więc dlaczego mu dał kasę? Gdybym ja na miejscu Chrystusa miał tego typu człowieka, to tylko tak bym powiedział. Uważajcie, uważajcie tylko z dala kasa od Judasza, bo on ma takie i takie, słabości. Żadnej kasy. A Chrystus mówi, dajcie mu kasę. Dał mu szansę. Kiedy my mamy jakieś słabości, powiem wam, możesz je ukrywać do pewnego czasu. One i tak wyjdą. Bóg poprowadzi cię na pustynię doświadczeń i wyjdzie każda twoja słabość zakamuflowana w tobie, kim naprawdę jesteś. I tak wyszło z Judaszem. On miał szansę, Chrystus traktował go tak jak innych, dał mu służbę, a nawet umył mu nogi. I kiedy Judasz zjawił się, żeby go zdradzić, to Chrystus powiedział mu, wiedział kim jest, co zrobił, powiedział, po co przyszedłeś przyjacielu? Cóż za postawa mistrza, miłość nawet dla tych, którzy go zdradzają. Szansa. Jednak Judasz nie wykorzystał tej szansy. Pozostał tam, gdzie był, ponieważ on ślizgał się cały czas po powierzchni. Kiedy Chrystus mówił o niebie, to Judasz myślał o chlebie. I tak samo jest nieraz w Kościele. Kiedy mówimy o rzeczach duchowych, to w tym czasie niektórzy zastanawiają się, ciekawe, czy awansujemy do drugiej ligi. Ciekawe jestem, czy szef mi da podwyżkę w tym czasie. Widzicie, to jest ci, którzy są na płyciznach. Coś tam jest, coś tam robią, ale nie ma tej głębi, nie ma tego pragnienia i dlatego nie ma spełnienia. Jaką zastosować taktykę, jakich użyć metod i środków, aby to, co Bóg nam obiecał, spełniło się? Środek jest tylko jeden, wypłynąć na głębie, wyjechać na głębie. Uczniowie całą noc przepracowali sami z siebie. Jednak posłuszeństwo z słowem Jezusa uwolniło cud. Cud jest w twoich ustach. Kiedy przyjmujesz Słowo Boże, wierzysz, słyszysz, wiesz, wyznajesz, to ono uwolni cud w twoich ustach. Cud zbawienia uwolniony jest przez wyznanie. Tak samo i cud uzdrowienia. Cud, którego potrzebujesz. Potrzeby i zadania, przed którymi stoimy, przewyższają wielokrotnie nasze ludzkie siły i możliwości. Ale nie możemy się zniechęcić i nie możemy zredukować naszych celów do poziomu zwyczajnego i naturalnego. Bóg jest Bogiem nie tylko działającym w sferze naturalnej, ale nadnaturalnej. I my również. Niektórzy ludzie chcieliby tylko nadnaturalne rzeczy. Bóg działa i w jednej sferze, i w drugiej. Naturalnej i nadnaturalnej. Chce nas używać, gdy my się poddamy. Musimy i my udostępnić nasze łodzie życia, nasze sieci, to co mamy, nasze serca, nasze ciała do tego, by do tego musimy dodać posłuszeństwo Słowu Bożemu i oczekiwać na Boży cud. Kiedy uczynisz coś zgodnie z wolą Bożą, nie ma innej możliwości, jak tylko wypełnienie Jego Słowa i Boży cud
w Twoim życiu i Twojej służbie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nastąpiło Boże działanie daleko potężniejsze od połowu tam nad jeziorem Genezaret dla Szymona, Piotra i jego towarzyszy. Mówimy o zasadzie, o schemacie, według którego następuje uwolnienie Bożej mocy. Działał on niezliczoną ilość razy już w historii. Czytamy o tym w Biblii. Na przykład Jezus na pustyni naucza, bo tam tłumy mogły się zgromadzić, naucza i długo to już trwa i ludzie są głodni. Wtedy zwraca się do swoich uczniów: dajcie wy im jeść. Dajcie im jeść. Uczniowie mówią: Panie, rozpuść ich, niech pójdą, nakupią sobie. Nie, 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 nie. Wy im dajcie jeść. I oni patrzą na siebie, o czym ich mistrz mówi. Ich jest tylko 12, nie mają nawet przy sobie nic do jedzenia. I Jezus wypytuje: co macie? My nic, ale jest tu chłopiec, który ma 5 rybek, czy 5 chlebków, 2 rybki. Wystarczy, przynieście to do mnie. Mało, ale przynieście do mnie. Jeśli my mamy mało, ale przynosimy to do Pana i On to pobłogosławi, to coś się dzieje nadnaturalnego. Z małego robi się coś wielkiego. Potrzeby są zaspokajane. I to, co było mało, zaspokoiło głód wielu, wielu tysięcy osób, które tam były zgromadzone. Ale cud jeszcze na tyle był zadziwiający, że po jedzeniu, po uczcie zostało więcej niż było przed. Nieraz myślimy: jak ja dam to, co mam, to mi zabraknie. Jeżeli dasz to, co masz, ale z Bogiem, to nie tylko ci nie zabraknie, ale otrzymasz jeszcze więcej, pomnożone. Pomnożone. A wielu jest na tyle, powiedzmy tak, chciwych, chytrych, zachłannych, że ciągle chcą pomnażać, ale dla siebie, dla siebie, dla siebie. I czy są bogatsi? Kiedy przyglądamy się ich życiu, działaniu, służbie, godni politowania. Pan Jezus, patrząc na zbór w Laodycei, zewnętrznie to był zbór, który miał wielkie bogactwa, był w bogatym mieście, ale on mówi: myślisz, że jesteś bogaty, wzbogaciłem się, że już tak wszystko, a nie wiesz, że jesteś biedny, ubogi, nędzny, pożałowania godzien. Razem ci, żebyś u mnie nabył złota w ogniu wypróbowanego. To jest ta żywa wiara, szczera wiara, która płynie od Boga i jest dawana. Oraz maści, którą ja daję, to jest namaszczenie, to jest olejek Ducha Świętego. Bez namaszczenia możemy robić różne rzeczy, nie wyjdą, nie wyjdą. Efekt będzie, ale przed Bogiem nic nie wyjdzie. Ale z namaszczeniem może zewnętrznych efektów nie być, a działanie będzie potężne. Działanie będzie wielkie, serca ludzkie będą przemieniane. Dajcie wy im jeść. Dajcie wy im jeść. Kiedy patrzymy na świat wokół nas i zastanawiamy się, jak tu pomóc tym ludziom, tylu zniewolonych, tylu zniechęconych, tylu obciążonych, chorych, słabych w grzechach, w narkomanii, w alkoholizmie i wielu innych rzeczach. Boże, nie jestem w stanie. Jezus mówi: przyjdź do mnie, przynieś to, co masz. Gdy On to weźmie w swoje ręce, pobłogosławi, użyje cię, On może poprzez jednego dotrzeć do tysięcy. On może użyć cię. W życiu duchowym wyzwolenie mocy Bożej następuje zawsze wtedy, gdy słabe ludzkie środki udostępnione Bogu połączą się z posłuszeństwem i z wiarą Słowu Bożemu. Nie z naszymi życzeniami. No chciałbym, no kto by nie chciał? Jezus mówi: wypłyń na głębie. Oznacza to całkowite poddanie, ukorzenie przed Jego autorytetem. Słowa i posłuszne słuchanie Jego. Konsekwentnie stosowanie Słowa Bożego w każdej dziedzinie naszego życia. Drodzy, jeśli zachęciłem was do tego, by szukać Boga, szukać głębi, to bardzo się cieszę. Jest to część tylko tego zwiastowania na temat głębi, ponieważ to, co Bóg ma dla nas, to nie namiastki płycizny. Nie możesz pozostać tam, w tym miejscu, gdzie kisisz się od wielu lat i nic się nie zmienia. I narzekasz na innych, że cały świat jest taki zły, inni nie pomagają, nie wspierają, nie dają. Ty musisz wyjść pierwszy.
Kiedy potrzebujesz pomocy, zacznij pomagać innym. Kiedy potrzebujesz wsparcia, zacznij innych wspierać. Potrzebujesz pocieszenia, zacznij najpierw sam pocieszać. A wtedy podwójną ilością na ciebie wróci to, co dałeś. To, co dałeś. Więcej niż posiadałeś. Będziemy się modlić, aby Bóg dzisiaj dotknął każdego z nas, byśmy zrezygnowali z komfortu, bezpieczeństwa, tego, co znane i wyszli na to, co nieznane. Może będziesz musiał podjąć nową decyzję, może będziesz musiał zmienić miejsce pracy, może będziesz musiał pewne rzeczy, może zainwestować w coś, może będziesz musiał z czegoś się wycofać, zrezygnować, ale wszystko musi być poddane Bogu, Jego woli, Jego prowadzeniu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy, by się modlić. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przygotowałeś dla nas wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Dziękujemy Ci, Jezu, że to Ty jesteś Panem Kościoła, głową Kościoła, Ty jesteś Panem żniwa i Ty kierujesz żniwo, dlatego chcemy wypłynąć na głębię ewangelizacji, na głębię ratowania dusz dla Ciebie. Chcemy wypłynąć na głębię Słowa Twojego. Chcemy wypłynąć, wyjść na głębię, Panie, relacji z Tobą. Nie chcemy pozostawać tam w tych miejscach, Panie, strefy komfortu i samozadowolenia, ale chcemy szukać, Panie, Twojej woli i upodobania w Twoich oczach. Błogosław Twój Kościół, błogosław, Panie, lud Twój, młodych i starszych, błogosław dzieci. Dziękuję Ci za młodzież naszego zboru. Dziękuję Ci, że w ich sercach tli się ten ogień, Panie. Niech on będzie rozpalony, Panie. Niech będzie płomień, który będzie zapalał innych młodych. W imieniu Jezusa. Błogosław, Panie, usługujących, liderów. Błogosław, Panie, tych, którzy zwiastują słowo, ewangelistów, nauczycieli, pasterzy. W imieniu Jezusa. Aby Kościół Twój, Panie, nie pozostawał na płyciznach, ale wypłynął na głębie, by doświadczać Twojej stałej obecności, nie tylko rzeczy naturalnych, ale abyśmy weszli w strefę nadnaturalną, gdy Ty wyciągasz swoją rękę ku zbawianiu, wyzwalaniu, uzdrawianiu przez imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Panie, chcemy, aby Twoje Słowo stawało się ciałem, rzeczywistością w naszym życiu. Dotknij teraz. Słyszysz wołanie, Panie. Słyszysz wołanie każdego serca, które woła do Ciebie. Panie, przychodzę, chcę wyjść. Wyjść przez wiarę, chcę wyjść naprzeciw, chcę wyjść w to miejsce, które nie jest mi znane, poprzez wiarę rzucić się w Twoje ramiona, by wziąć, by przyjąć i dziękować Ci za wspaniały połów, za owoce cudowne, które się pojawią. Dzięki Ci. Halleluja, halleluja. Twoja łaska trwa na wieki. Halleluja. Ufamy Tobie, Jezu. Całym sercem ufamy i polegamy na Tobie, całym sercem. Chwała Tobie, cześć Tobie, dziękczynienie Tobie, uwielbienie Tobie. Pomodlimy teraz się o nasze domy, rodziny, dzieci, nasze żony, mężów, aby tutaj właśnie, w tym miejscu rodziny nie były tylko płcizny, ciągłe te same problemy, ciągłe te same rzeczy, ale żeby nastąpiły nowe rzeczy, by nasze wszystkie dzieci należały do Boga, były odrodzone, zbawione, ochrzczone Duchem Świętym, służące Bogu. Musimy w to mocno wierzyć i dziękować Bogu z góry, zanim zobaczymy w rzeczywistości. Musimy dziękować, że nasz małżonek, który jeszcze może nie jest nawrócony, przyjmie Chrystusa Pana całym sercem, będzie wielbił Go i stanie się przykładem jeszcze. Módlmy się o domy, rodziny, dzieci, małżonków. W imieniu Jezusa wstawiamy się teraz, Panie, abyśmy mogli wypłynąć na głębie w naszych modlitwach o dom, o rodzinę, wypłynąć na głębie w naszych relacjach z innymi, wypłynąć na głębie, Panie, czytania Słowa Bożego z rodziną, czytania osobistego, zgłębiania, trwania, wypłynąć na głębie, Panie, służby. Dziękuję Ci. Chcemy, Panie, trwać w społeczności z Tobą, aby ta społeczność była pogłębiana, byśmy, Panie, nie spoczęli na laurach, ale szukali Twojej chwały, byśmy mogli szukać, Panie, Twojej woli we wszystkim, byś Ty był uwielbiony i wywyższony. Dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie, dziękujemy Tobie. Wywyższamy, uwielbiamy, dziękujemy Ci za wszystko. Czcimy Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, że wszystkie nasze dzieci, synowie, córki, przyjmą zbawienie. Dziękujemy Ci, że będą zbawione, tak jak Słowo Twoje mówi. Wierz w Jezusa Chrystusa
a będziesz zbawiony ty i dom twój. Panie, ty obejmujesz opieką, ochroną nasze domy, nasze rodziny w całości, bez względu na odległość fizyczną. Ty, Panie, widzisz każdego z nich i błogosławisz. Chwała Tobie, chwała Tobie, uwielbienie Tobie, uwielbienie Tobie, uwielbienie Tobie, dziękczynienie Tobie. Chwała Tobie na wieki. Chwała Tobie na wieki. Hesiko marlaha brysho, marikwa sori, argenna, kamczombra i sorki bryose. Drodzy, dzisiaj, kiedy to nabożeństwo się zakończy, pójdziesz do swojego domu, pomyśl o tym, żeby twoje życie nie wyglądało tak samo, ta sama rutyna, te same problemy, te same trudności, te same myśli, to wszystko to samo. Musisz podjąć nowe decyzje, musisz prowadzić nowe działania w swoim życiu, a wtedy będą nowe rzeczy, które ciebie zadziwią, bo za tym, co nowe czynimy z Bogiem, Bóg daje więcej niż myślimy, niż prosimy. I wierzę, że Bóg ma dla naszego zboru, Kościoła, nowe, wspanialsze rzeczy, oprócz tych, które doświadczyliśmy i widzieliśmy. Czy wierzycie w to? Amen. Jeżeli ktoś jest spełniony, zadowolony już tylko z tego, co ma i nie chce więcej, to Bóg, wierzcie mi, nie da mu więcej. Bóg daje tylko pragnącym, głodnym. Wszyscy spragnieni, głodni, przychodzą. Czasem już sił na tyle nie mają, że oni się czołgają do tronu, czołgają się do stóp Chrystusa i mówią: Panie, więcej Ciebie, więcej Ciebie, więcej Ciebie. Nic nie może spełnić mojego życia, tylko w Tobie, tylko w Tobie. Poproszę, przyjdźmy, muzycy, śpiewacy, będziemy śpiewać, dziękować Bogu. Bóg Cię kocha, Bóg ma dla Ciebie, On ma dla każdego z nas taką miarę, jaką możemy przyjąć. Nigdy w chrześcijaństwie nie powinno być zazdrości, a On ma więcej. Nie? To, co On ma, to Bóg miał dla Niego i to właśnie było tylko dla Niego. To, co Bóg ma dla Ciebie, może jest inne, może nie jest tak efektowne, takie pokazowe, jak u innych, ale to dla Ciebie jest. Oryginalne. Czy nie wierzymy w to, że Bóg jest jak dobry ojciec, który dzieciom daje na tyle, ile jest potrzeba? I dlatego nie może być konkurencji, zazdrości, walki, lecz współdziałanie, współpraca. I to jest najważniejsze.